Witam wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym tematowi prawa jazdy. W tym materiale chciałbym poruszyć temat powrotu do samodzielnego prowadzenia samochodu po dłuższej przerwie. Pod wieloma względami taki wyczyn może wymagać od nas bardzo dużo odwagi, co już choćby z tego powodu bardzo upodobnia go do procesu zdobywania prawa jazdy. Przerwa w prowadzeniu samochodu może wynikać z rozmaitych powodów. Najczęściej tym powodem jest jednak brak wiary we własne siły i strach, że nam samym lub naszym współpasażerom może zdarzyć się coś złego. Czasami ten powód idzie w parze z utratą własnego pojazdu. Albo więc nasz dotychczasowy samochód rozsypał się podczas jakiejś stłuczki, albo bez wyraźnego powodu odmówił posłuszeństwa i stoi gdzieś porzucony na ulicy. My nie mamy z niego pożytku i co tu dużo ukrywać, on również nie ma z nas pożytku. Co zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy i zacząć jeździć samochodem? Pierwsza i najważniejsza rzecz to zapewnienie sobie narzędzia do nauki, czyli przywrócenie do stanu używalności naszego auta lub zakupienie zupełnie nowego egzemplarza, niekoniecznie nowego z salonu. W tym drugim przypadku z reguły sprawdza się zasada, że czym mniejszy samochód, tym łatwiejszy w prowadzeniu, opanowaniu i tak dalej. Oczywiście, jeżeli do tej pory dobrze radziliśmy sobie w gigantycznym potworze z napędem na 4 koła oraz sam cel posiadania i prowadzenia samochodu jest taki, że musimy mieć duży samochód, to nie ma sensu zaczynać od jakiegoś maleństwa. Ważne, żeby samochód nam się podobał i był w dobrym stanie technicznym. Zarówno jeśli chodzi o naprawę posiadanego pojazdu lub zakup nowego, to warto skorzystać z pomocy jakiegoś zaufanego kolegi, przyjaciela, znajomego, kto nie tyle zrobi wszystko za nas, ale przynajmniej naprowadzi nas na właściwe tory, podpowie nam, gdzie powinniśmy znaleźć podpowiedź, gdzie powinniśmy się udać. Czy samochód to jedyne narzędzie, jakie będzie nam służyło podczas kierowania? Nie, drugim narzędziem jest nasz mózg, a działa on najlepiej pod warunkiem zdobycia właściwej motywacji. Zastanówmy się więc, po co chcemy jeździć własnym samochodem i nawet jeśli ostatecznie celem jest samo chcenie dla chcenia, zróbmy wszystko, aby ten cel osiągnąć. Druga bardzo ważna rzecz to zdobycie informacji, co tak naprawdę sprawia nam kłopot w prowadzeniu samochodu. Ten punkt jest w zasadzie bardzo podobny do tego, jaki znajduje się w moim poradniku poświęconym syndromowi kolejnego podejścia do egzaminu na prawo jazdy. Mówiąc w skrócie, bez dokładnego rozpoznania, co jest nie tak, nigdy nie osiągniemy wzrostu poziomu naszych umiejętności jako kierowca. Nie dajmy się zwieść pozorom. Na pytanie, co jest nie tak, nie może paść odpowiedź: wszystko jest nie tak. Coś musi być tak. Coś musi nam wychodzić, przynajmniej włączenie kierunkowskazu albo świateł awaryjnych. To też jest jakaś umiejętność, może mała, ale uwierzcie, że ważna z punktu widzenia całego procesu powrotu do samodzielnego prowadzenia samochodu. Jeżeli nadal mamy jakiś niedosyt, wciąż nie ufamy we własne siły, a cały pomysł powrotu do samodzielnego prowadzenia samochodu wydaje nam się bez sensu, zróbmy proste ćwiczenie. Wsiądźmy do swojego zaparkowanego samochodu i spróbujmy przygotować się do jazdy w ten sposób, aby wygodne ułożenie naszego ciała umożliwiało nam swobodne obserwowanie tego, co dzieje się naokoło samochodu. Zapewniam z doświadczenia, że wyrobienie sobie takiej umiejętności pozwoli nam czerpać maksimum radości z prowadzenia auta, a jednocześnie zwiększy nasze bezpieczeństwo i naszą pewność podczas jazdy. Trzeci etap wzrostu to praca nad elementami do poprawy. Duża część z tych elementów da się rozgryźć za pomocą teorii wlewanej do głowy za pomocą słowa pisanego. Przyda się też w tym celu proste ćwiczenie, jakie możecie sobie powtarzać w ciągu dnia. Mianowicie, wszędzie tam, gdzie widzicie ruch samochodowy, jakieś ciekawe skrzyżowanie, zastanówcie się, jak wy byście się z nim zmierzyli, jak przejechalibyście swoim samochodem dany punkt, dane skrzyżowanie. To nie musi być nic wielkiego. Dajmy na to taki wyjazd z parkingu przed marketem. Główna droga wiodąca wzdłuż galerii handlowej to droga z pierwszeństwem przejazdu czy bez pierwszeństwa przejazdu? No właśnie. Warto samemu sobie stawiać takie łamigłówki, bo potem ta wiedza może się przydać. Na tę chwilę łamigłówki uruchamiają wasz mózg. Nakierowują wasz głód wiedzy na określone zagadnienia. Podejrzewam, że wielu z Was po dłuższej przerwie może mieć wątpliwości, jak się zachować na skrzyżowaniu równorzędnym, jak należy sygnalizować kierunek ruchu itd. To wszystko można znaleźć w książkach do nauki jazdy, jakie były wydane nie tylko rok temu, ale 10 lat temu i 20. Natomiast jeśli chodzi o pracę nad takimi elementami jak pokonanie strachu przed osiągnięciem większej prędkości, na przykład na miejskiej obwodnicy, to tutaj może przydać się pomoc wykwalifikowanego instruktora. I to jest bardzo ważne, nie ma w tym nic wstydliwego. Wielu ludzi wykupuje sobie godziny w szkołach nauki jazdy i jeżeli trafią na dobrego nauczyciela, to jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze niż samodzielne wyważanie już otwartych drzwi. Czwarty i ostatni etap wzrostu to eliminowanie strachu, jaki od chwili podjęcia decyzji o samodzielnym prowadzeniu auta będzie się gdzieś tam przewijał. Jeżeli nie pozwolimy obawom wpływać na nasze codzienne działanie, to mamy szansę wygrać ze strachem właśnie dzięki czystej praktyce. Chodzi o to, że każdy przejechany kilometr będzie działał jak potwierdzenie naszych umiejętności, a każde pokonanie trudności da nam pozytywnego kopa do dalszego działania. Oczywiście jest część obaw, jakie trudno pokonać tą metodą. Czasami trzeba się odwoływać do zdrowego rozsądku. Nie zawsze jest to proste. Na przykład boisz się wsiąść do samochodu, bo boisz się, że ktoś pozbawi cię życia. Cóż, trudno kłócić się o to, że jazda samochodem nie jest jakimś ryzykiem, ale z drugiej strony w identyczny sposób możesz zginąć jako przechodzień, jako pasażer autobusu, pociągu itd. Jednym słowem, ryzyko cudzego błędu, jaki może powodować tragiczne następstwa, jest wpisane w każdy środek lokomocji i raczej nie należy tego tematu roztrząsać bardziej niż to konieczne. Do jazdy samochodem należy podejść ze spokojem, na chłodno, ale tak, aby sprawiała nam przyjemność, nie stresowała innych użytkowników drogi. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Janek z Janek.